Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku u mnie na kanale będą królować skoki narciarskie. Co prawda jeszcze nie mamy zimy, ale ten okres jesienny to jest taki czas, kiedy niektórzy sportowcy podejmują trudne decyzje. I tak, we wtorek Klemens Murańka powiedział, że kończy karierę i to samo jeden dzień później zrobił Tande. I w dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadał o tych skoczkach z rocznika 1994 roku. Szkoda, że ci fenomenalni sportowcy w tak młodym wieku zakończyli kariery. Niestety obaj nie znaleźli się w tych kadrach A, ale mogli jeszcze powalczyć. Odcinek zaczynam od naszego rodaka, od Klemensa. Można powiedzieć, że Murańka od samego początku, kiedy objawił się na tej mapie skoków narciarskich, jakby od samego początku był promowany. Obwołali go wszyscy pasjonaci skoków narciarskich następcą Małysza i przez całą karierę jakby musiał z tym ciężarem skakać, co nie było dobre dla jego psychiki. Sam to przyznał w jednym z wywiadów w czasie kariery i także teraz kończąc tą swoją zawodową karierę. Klemens Murańka także w czasie tej pięknej przygody zmagał się z problemami zdrowotnymi, miał problemy z wzrokiem. To było coś fenomenalnego, że pomimo tego, że słabo widział, to on skakał daleko. Także przez ostatnie 3-4 lata ta decyzja o zakończeniu kariery w nim dojrzewała, bo także zmagał się z biodrami i nie mógł, ta pozycja jego, gdy oddawał skoki, nie mogła być tak perfekcyjna. No i między innymi konkurencja, jaka była w naszej kadrze, to wszystko sprawiło, że przedwcześnie moim zdaniem zakończył karierę. Pamiętam, jak na łamach przeglądu sportowego Apoloniusz Steiner, czyli już były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, legendarny trener Adama Małysza, zapowiadał, że Murańka w odpowiednim momencie będzie skakał daleko, że dorówna Małyszowi. Niestety tak się nie stało, tak jak wspomniałem, z uwagi na tą presję, jaką było obciążono, plus do tego kłopoty zdrowotne i to wszystko sprawiło, że nie, ta kariera jego sportowa nie była na miarę jego talentu, a że miał potencjał, no to pokazywał już od najmłodszych lat. Pamiętacie, jak jako już młody chłopak skakał na Wielkiej Krokwi w wieku 13 lat, zadziwił cały świat, między innymi w Zakopanem skakał, co prawda nie zakwalifikował się do konkursu, ale to istny był rekord, że taki 13-latek skakał w Pucharze Świata. Także pamiętamy, jak zadziwił świat, gdy w tym zimowym mistrzostwach trochę kilku starszych rywali postraszył, zdobył srebro mistrzostw Polski, postraszył Kamila Stocha. No to było coś niesamowitego, w jaki sposób ten jego talent się objawiał. W czasie tej swojej kariery wygrał kilka pucharów kontynentalnych, znaczy chodzi mi kilka zawodów w pucharze kontynentalnym. Także warto tutaj podkreślić, że kilkakrotnie w tych konkursach drużynowych z Polakami stawał na podium, ale takim jego moim zdaniem najważniejszym sukcesem to na pewno był brązowy medal w Falun. Pamiętam, jak w 2015 roku w składzie z Żyłą, Stochem i Ziobro właśnie Klemens Murańka wyskakał ten brązowy medal. Także w tamtym czasie skakał w tych konkursach indywidualnych. Na K90 był 17, na K120 był 20. I również pamiętam ten sezon, który według mnie był najlepszy w jego wykonaniu, czyli ten 2020-2021, kiedy pamiętacie, w Willingen był na 4. miejscu, a szkoda, że wtedy nie udało mu się wskoczyć
na podium. Wtedy zdobył około 141 punktów i wydawało się, że to będzie taki czas, kiedy Klemens Murańka będzie się piął w górę, że to jest taki moment, kiedy już jakby ten swój wzrok naprawił, zrobił operację, lepiej skakał. I Apolniusz Steiner i także wielu pasjonatów skoków narciarskich myślało, że Klemens Murańka będzie już regularnie w czołówce i w pewnym momencie doskoczy do podium. No bo przyzwyczailiśmy się do tego, że u nas skoczkowie dosyć późno dojrzewają. Przykład Żyły, Kubackiego, Zniszczoła i wydawało się, że Klemens Murańka dołączy do tych kolegów. Niestety tak się nie stało. Coraz większa rywalizacja, problemy z biodrem i można powiedzieć, że ta decyzja, którą podjął Klemens, dojrzewała u niego od kilku lat. Ogłosił to poprzez swój Instagram. Można powiedzieć, że skończyła się pewna epoka, bo my wszyscy, którzy dorastaliśmy w czasach, kiedy Adam Małysz dominował na skoczniach, kiedy była Małyszomania, no to już od tego momentu było wiadomo, że jest młody Klemens Murańka, że to wielki talent, że w przyszłości zastąpi naszego mistrza, a tak nie było, miał przebłyski, tak jak powiedziałem, miał potencjał, no bo także w tych konkursach juniorskich zdobywał srebro, między innymi pamiętamy, jak zrobił to w Libercu w 2013 roku. Później także potrafił zdobywał srebro w 2012 i 2013, a w 2014 złoto. Czyli zobaczcie, jeżeli chodzi o te mistrzostwa świata juniorów w konkursach drużynowych, no to był multimedalistą, także potrafił indywidualnie zdobyć. Więc jak widzicie, te początki kariery i te konkursy juniorskie pokazywały, że ma niesamowity potencjał. W mistrzostwach Polski osiągał dobre wyniki, w związku z tym wszyscy pasjonaci skoków narciarskich, w tym ja i również Apolniusz Steiner, Adam Małysz, wszyscy wierzyliśmy w Klemensa, że w przyszłości zastąpi naszego mistrza. Niestety można powiedzieć, że w czasie tej kariery skoczka narciarskiego, która trwała aż 23 lata, miał przebłyski i niestety brakowało takiej regularności. Też można z drugiej strony powiedzieć, no, że ciężko było się przebić. Okej, na początku Adam Małysz skakał fenomenalnie, gdy Skupień i również Mateja kończyli kariery, no to wiadomo, Bachleda, Pochwała, Tomisław Tajner, to nie byli tacy trudni rywale dla Klemensa Murańka, no ale pojawił się Stoch, Kot, Kubacki, Zniszczoł, Wolny, Stękała, coraz więcej tych młodych talentów pojawiało się, a Klemens mający problemy zdrowotne, gdy otrzymywał szansę w kadrze, to tej szansy nie potrafił w pełni wykorzystać i często właśnie w kontynentalu skakał tam, próbował odbudować sobie formę. Pamiętamy, nawet Hula był trudnym rywalem dla Klemensa Murańki, ale pomimo tego, no ja jestem zasmucony i rozczarowany, że Murańka kończy karierę, bo mimo tego, że on miał 30 lat i był wiecznym tym talentem, następcą Adama Małysza, to ja cały czas wierzyłem, że ten skoczek jeszcze będzie miał swój pre-time, bo jestem osobą, która tak szybko nie skreśla ludzi. Wierzę, cały czas wierzę, moi drodzy, w Kota, że ten wróci do formy. No mam nadzieję, że w tym przypadku nie zawiodę się, tak jak teraz zawiodłem się, gdy Klemens Murańka skończył karierę. Ale skoro właśnie ten skoczek, jak przyznał w tym poście na Instagramie, już w pewnym momencie czuł się wypalony, już jakby no nie czuł radości z skakania, plus do tego problemy zdrowotne i to wszystko zadecydowało o tym, że Murańka zakończył karierę. Jednego dnia Polak, następca Adama Małysza, kończy karierę, a z drugiej strony w środę przychodzi dla nas kolejna fatalna wiadomość, bo ten całkiem sympatyczny skoczek, Tande, 30-latek, reprezentant Norwegii, kończy karierę. Już w zeszłym sezonie, kiedy Sztekl był selekcjonerem reprezentacji Norwegii, no to ten sympatyczny skoczek miał fatalny sezon, no bo zdobył około 90 punktów, jak pamiętam, 90 dokładnie
zeszłym sezonie, co było kiepskim wynikiem, biorąc pod uwagę, że przecież kiedyś Tande potrafił dwukrotnie w tej końcowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmować trzecie miejsce. Pamiętamy, jak kiedy Kamil Stok wrócił do formy za czasów Hongachera, kiedy właśnie ten skoczek toczył pasjonujący pojedynek w czasie turnieju czterech skoczni. Pamiętamy ten upadek Tande, który w tamtym momencie wydawało się, że wygra turniej czterech skoczni, ale to jednak Stoch wygrał również ten sympatyczny 30-letni reprezentant Norwegii. Przyzwyczaił nas do tego, że zwykle, kiedy odbywały się loty narciarskie, no to królował i dominował na tych mamucich skoczniach. Pamiętamy, gdy zdobył złoto w Oberstdorfie w 2018 roku w tym konkursie indywidualnym, tam gdzie Stoch był drugi, gdzie właśnie Kamil zdobył wicemistrzostwo. Tande nie tylko zdobył ten indywidualny medal, ale pamiętamy, że również dorzucił do tego 4 medale w konkursach drużynowych. Aż 3-krotnie zdobywał złote medale w tych konkursach drużynowych na mamucich skoczniach, plus do tego brąz. I również w 2017 roku w Lahti w konkursie drużynowym z kolegami zdobył srebrny medal. Więc jak widzicie, to był skoczek bardzo utytułowany. Nawet charakteryzował się tym, że gdy był w gorszej formie, potrafił nagle tak zabłysnąć, że będąc bez formy wskakiwał na drugie, trzecie miejsce. I wydawało się, że ten skoczek dalej będzie fenomenalnie skakać, ale tak jak zwykle w takich, bym powiedział, no, zdarzeniach. Pamiętamy, Tande w Planicy upadł w 2021 roku, no i jakby ten upadek to wszystko odmienił. Później miał ten skoczek przebłyski, ale pojawił się pewnego rodzaju lęk. Już ten skoczek skakał z lękiem wysokości, co było dla mnie niesamowite, że potrafił przecież być lotnikiem, wygrywał wielokrotnie zawody pucharu w lotach, plus do tego przecież zdobywał te medale i tak w ten sposób wygrywał z tym swoim lękiem, strachem. Ale ten upadek, kiedy no, wydawało się, że nie przeżyje, ale został wybudzony i powrócił do skakania, to już był lęk, to już nie miał tej lekkości w skakaniu Tande, coś na wzór Morgensterna. Pamiętamy, jak ten legendarny austriacki skoczek, który no, debiutował za czasów Adama Małysza. Pamiętamy, jak Morgi w wieku 16 lat zadziwił cały świat i podobnie jak Schlienzauer wygrywał w pewnym momencie właśnie Morgi i Schliri we dwóch w tej kadrze Austrii królowali i zamieniali się tą koszulką lidera. No i pamiętamy, że Morgi również miał kiedyś w Kusamo za kiedy był młody upadek, ale potem przed tymi igrzyskami w Vancouver miał kolejny upadek i już później jak skakał, kiedy wrócił na skocznię, w jego oczach było widać taki lęk przed skokami, jakby skoki nie sprawiały mu przyjemności. W ostatnim czasie u Tande widać było to samo. Także pamiętamy tą straszną historię, że jeden z jego braci, który również był skoczkiem, popełnił samobójstwo, więc Tande, reprezentant Norwegii, no, miał także trudną taką życiową tragedię rodzinną, lęk wysokości, a pomimo tego, jeżeli chodzi o sport, osiągnął wiele, skakał daleko, wielokrotnie był liderem kadry reprezentacji Norwegii, skakał daleko, no ale w pewnym momencie w wieku 30 lat, moim zdaniem trochę przedwcześnie, zakończył karierę. Zarówno Tande i także Clemensa Murańkę będzie mi tych dwóch skoczków brakować w nadchodzącym sezonie. Zobaczcie, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, czyli zawodnicy, którzy są już grubo po 30, cały czas czerpią radość, osiągają sukcesy, skacząc daleko, a Tande w wieku 30 lat, mimo wielkich sukcesów i możliwości dalszej kontynuacji tej swojej kariery, kończy
tą zawodową, tą drogę swoją, co dla mnie jest rozczarowujące. Tak jak wspomniałem, kończy się pewna epoka, bo od 2013 roku, od tych 11 lat, przyzwyczailiśmy się, że regularnie tandę widzieliśmy na tych skoczniach. Charakteryzował się takim uśmiechem, był zawsze radosny, bez względu na to, czy skakał dobrze, czy źle, a jeśli został puszczony w kiepskich warunkach, to często potrafił to pokazać wszystkim kibicom, był dosyć ekspresyjny. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o karierze Murańki, Tandę, jak zapamiętaliście tych skoczków. Napiszcie te wspomnienia o tych zawodnikach. Gdy myślę Klemens Murańka, to myślę przede wszystkim o tych zawodach Willingen, kiedy właśnie był na czwartym miejscu, był blisko podium, kiedy właśnie bił ten rekord Ahonena, czy również kiedy obwołany był tym naszą tą nadzieją, młodym zawodnikiem, który miał zastąpić Adama Małysza. I tak co sezon siadaliśmy przed telewizorami, licząc na to, że właśnie Murańka wreszcie zastąpi Adama, ale tak się nigdy nie stało. Miał ten skoczek przebłyski, także właśnie Mistrzostwa Świata w 2015 roku w Falun w Szwecji, ten brązowy medal, to było coś niesamowitego. Tak właśnie zapamiętam Klemensa Murańkę, jeżeli chodzi o tą jego karierę. A Tandę to przede wszystkim zapamiętam z tego czasu, kiedy toczył pasjonujące pojedynki z Kamilem Stochem, szczególnie w czasie tego turnieju czterech skoczni, co był ten upadek. Także z Mistrzostw Świata w lotach w Oberstdorfie w 2018 roku, kiedy właśnie dla mnie to chyba był ten pre-time jego. No i także warto tutaj pamiętać o tym, że w 2018 roku również z reprezentacją Norwegii w Pjong zdobywał złoty medal. No, ten skoczek wiele osiągnął, będzie brakowało go w rodzinie ski jumping family bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie będzie królowała piłka nożna, będą pojawiać się materiały, gdzie będę Wam opowiadał o koszykówce, także powrócą sztuki walki. Ale im bliżej będzie zimy, no to tak jak teraz będą pojawiać się odcinki o skokach narciarskich. Jeśli podobał się Wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną, że subskrybujecie mój kanał. No i pamiętajcie o tym, aby udostępniać moje materiały. Dzięki temu poszerzę grono pasjonatów sportu i uda mi się dotrzeć do większej ilości miłośników różnych dyscyplin. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn. Do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam miłego, udanego tygodnia. Do zobaczenia. Hej!